Olsztyn. Mroźny majowy poranek. Pogrążony w zadumie Paweł widzi wbiegającego do pokoju Jacka. Myśli, że coś musiało się stać. Paweł, Paweł! Nie uwierzysz, co się stało! Co się stało? Zupełnie nie wiedziałem, co się stało. Nie mogłem doczekać się, aż powiem Pawłowi, co się stało. Lolek i Mynio siedzą w studiu. Chyba wpadli na jakiś nowy, ciekawy pomysł. Czuję, że to będzie coś niezwykłego. Nie wierzę. Tak przeczuwałem. Muszę się tym podzielić z resztą chłopaków. Kiedy tylko usłyszałem, co się stało, musiałem zadzwonić do reszty chłopaków. Trzeba było zobaczyć minę Bolka, kiedy powiedziałem mu, co się stało. Wprost nie mogłem powstrzymać się ze zdumienia. Obrzeża Olsztyna. Ten sam dzień. Słoneczne popołudnie. Dwaj przyjaciele, Piotrek i Mirek, siedzą razem w studiu. Można wyczuć panujące w powietrzu napięcie. Piotrek, nie uwierzysz, co wymyśliłem. Wiedziałem, że Mirek wymyślił coś ciekawego. Nie mogłem się doczekać, aż dowiem się co. Co wymyśliłeś, Mirek? Padłem na pomysł. Wypuśćmy nową piosenkę, ale tym razem z niespodzianką. O tak, zróbmy to. Uwielbiam niespodzianki. Mina Piotrka mówiła sama za siebie. Uwielbiał niespodzianki. Był bardzo radosny. A ja ten singiel wyślę do rozgłośni radiowej. Wszystkich. Spokojny wieczór. Galeria Sztuki w słonecznym Olsztynie. Czwórka przyjaciół miło spędza czas, racząc się chłodnymi napojami. Nagle dzwoni telefon. To był Bolek. Mówił, że Piotrek i Mirek mają pomysł na nowego singla. Naprawdę? To niesamowite! Nie mogłem się doczekać, aż powiem całej paczce, co się stało. Jestem tak podekscytowany. To było niesamowite. Nie wiedziałem, że chłopaki tak szybko wpadli na pomysł. Pytałem Piotrka, jaki będzie nowy singiel, ale to chyba niespodzianka. Nie mogę się doczekać. A mówił, kiedy pojawi się piosenka? Nie tylko piosenka, ale i teledysk. Nie mogłem w to uwierzyć. Jeszcze teledysk. Nie mogę w to uwierzyć.